To są takie rzeczy, których dzisiaj się już nie buduje. To jest, ten cmentarz jest bardzo starym cmentarzem. Wiele grobów znamy, jesteśmy mieszkańcami, byłymi mieszkańcami Bytomia i znamy ten cmentarz od wielu lat. I wiemy, że wiele tych nagrobków już po prostu nie ma. Gdyby nie kwesta, gdyby nie społeczny taki ruch ludzi, to by tego w ogóle już nie było. Tam za płotem, gdzie są groby społeczności romskiej, przecież tam było tyle grobów, to już po prostu minęło. Dlaczego warto wspierać takie zbiórki? Wie pan co, ratujmy zabytki. Mamy ich tak mało i takie niektóre są poniszczone, że trzeba to robić. Dopiero ruszyliśmy z tą kwestią, natomiast mamy kilkadziesiąt wpłat, także widzę, że ludzie chcą się angażować, chcą także w ten symboliczny sposób upamiętnić naszych bohaterów. Zobaczymy 12 listopada, kiedy zakończymy zrzutkę, jak ostatecznie będzie to wyglądało, natomiast liczymy na to, że wspólnie uda nam się ten projekt zrealizować. Na tym cmentarzu spoczywa wiele zasłużonych osób i te groby, w których spoczywają, faktycznie są w różnym stanie. Ta rozpiętość cenowa renowacji takiego grobu sięga od kilku do kilkudziesięciu nawet tysięcy i w zależności od sumy, jaką uzbieramy, będziemy podejmować decyzję o tym, który nagrobek w pierwszej kolejności poddać renowacji.